Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Chciałem zacytować definicję domniemania, ale z uwagi na brak czasu skupię się tylko na pytaniu, które odnosi się do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przygotowałem jedno z orzeczeń, którego sentencja stwierdza, że przepis artykułu 22, paragraf 1 ze znaczkiem 1 Kodeksu Pracy nie stwarza prawnego domniemania zawarcia umowy o pracę, ale najważniejsze jest o rodzaju zawartej umowy rozstrzyga wola stron. Stąd też moje pytanie do pana posła sprawozdawcy. Czy przedstawione propozycje pozostają w zgodzie z literaturą i orzecznictwem Sądu Najwyższego? To jest najprostsze pytanie, jakie można zadać, ale myślę, że bardzo istotne w tym zakresie. Dziękuję bardzo.